opowiem Wam o tradycjach bożonarodzeniowych w Afryce. Mieszka tam Kanda, dziewczynka mieszkająca w Kongu, bardzo blisko dżungli. Czy tam, gdzie mieszka, są dzikie zwierzęta? Jest ich bardzo, bardzo dużo. Są ogromne słonie i wiele wrzeszczących małpek, szybkie gazele, ale i groźne tygrysy. Kanda nie ma rodzeństwa, ale ma bardzo wielu przyjaciół. Jedną z tych przyjaciółek jest misjonarka, która w tamtym kraju opowiada o Panu Jezusie. To od niej właśnie Kanda dowiedziała się o Bożym Narodzeniu i o tym, że Jezus jako Zbawiciel dla wszystkich ludzi narodził się na świecie. Ona uczy ich piosenek po angielsku. Czy Wy umiecie śpiewać kolędę Cicha Noc? To jest właśnie ulubiona kolęda Kandy. Razem ze swoimi przyjaciółmi przygotowują specjalne podarunki na Boże Narodzenie, które dadzą potem nowonarodzonemu Jezusowi. Kanda robi bęben. W czasie ofiary w kościele będą maszerowali wokół stołu i kładli na nim dary dla Jezusa. Po nabożeństwie w kościele mają specjalny program świąteczny. W tym roku Kanda będzie aniołem. Czerwony Krzyż podarował śliczny płaszcz, a jej przyjaciółka misjonarka zrobiła jej srebrne skrzydła, aby była najpiękniejszym aniołem w całym przedstawieniu. W Afryce mówi się w języku Swahili, a wesołych świąt w języku Swahili brzmi Sikuku Yahzach Lilach Krystol.